Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont4U. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyznaczaniem płaszczyzny skosu suchej zabudowy na poddaszu oraz poziomowaniem tego skosu. Zapraszam na wideo. Na początek pokażę Wam, jak ja wyznaczam skos. Tak jak w moim przypadku jest to dach dwuspadowy, skos płaszczyzny suchej zabudowy. Zaczynamy tradycyjnie od profili przyściennych. I teraz tak, musicie zastanowić się, jak nisko chcielibyście się opuścić swoją suchą zabudową. Pamiętajcie, że profil ma około 3 cm wysokości, mówimy tutaj o profilach CD. Będziemy go robić na konstrukcji pojedynczej, czyli na sam profil potrzebujecie nieco ponad 3 cm, tak żeby to wszystko zapiąć. No i plus dodatkowo jeszcze wełna, która ma iść na tą konstrukcję, no bo przydałoby się włożyć wełnę pomiędzy krokwie, a druga warstwa powinna iść na konstrukcję. No u mnie będzie troszeczkę inaczej, ale to jest, załóżmy, taki trochę odmienny przypadek. I teraz tak, w moim przypadku ja chciałbym się obniżyć od tych belek około 5 cm. I tak się składa, że poziomica ma akurat 5 cm. Przykładam sobie poziomicę do krokwi i w normalnym przypadku, jeżeli byście chcieli się obniżyć na przykład 15 cm, no to zaznaczacie sobie ołówkiem tutaj, przenosicie sobie płaszczyznę krokwi, obniżacie się 15 cm, tak samo robicie tu, u góry, strzelacie sznurkiem, jest sprawa załatwiona. W moim wypadku ja po prostu użyję wymiaru poziomicy, czyli ja zaznaczam sobie tutaj, mam to już zaznaczone wcześniej i ten sam numer powtarzam nieco wyżej, tak? Czyli robię sobie, zobaczcie, przykładam, mamy płaszczyznę, ok? I teraz tak, bierzemy sobie poziomicę, czy tam sznurek traserski, co tam macie pod ręką i przenosicie sobie ten wymiar, tak jak ja tutaj, na ściankę kolankową. I tutaj można zobaczyć, ja to zrobiłem sobie oczywiście już wcześniej, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Mój przypadek jest troszeczkę odmienny, bo nie mamy płyt jeszcze na budowie. W pierwszej kolejności wypadałoby zapłytować sobie tutaj tą płaszczyznę, a nawet już płaszczyznę sufitu i dopiero wyznaczyć skos, ale generalnie jest tak, że no musimy się posiłkować jakoś, także dwa takie skrawki płyty znalazłem i zaznaczyłem sobie z tej strony. I teraz tak, jeżeli macie wyznaczony ten skos, przenosicie sobie go, strzelacie traserem, czy też przenosicie sobie po prostu poziomicą i zobaczcie jak to wygląda. Tu z tej strony też mam już zaznaczone, to jest moja płaszczyzna skosu, to jest oczywiście równa linia, tak więc tak to powinno mniej więcej wyglądać. I teraz tak, w następnej kolejności rozkładacie sobie laser, bo musicie przenieść sobie ten sam wymiar na drugą stronę. Majster może obrócić kamerkę, zobaczyć jak tam jest daleko. Mamy tutaj 13 metrów i teraz wypadałoby przenieść tą płaszczyznę na drugą stronę. I teraz co musicie zrobić? Ustawiacie sobie laser w linii tak, żeby ona złapała Wam poziom tutaj na tej ściance kolankowej. Czyli od tego wymiaru, od tej kreseczki ustawiacie wymiar lasera, tak żeby to się złapało i macie już złapany sobie poziom. I teraz tak, bierzecie sobie albo poziomicę, u mnie jest troszeczkę nierówno i w normalnych warunkach te ściany są otynkowane, ale u mnie nie są normalne warunki. Bierzecie sobie poziomicę albo w moim przypadku drugi laser i rzucacie sobie kreskę, na przykład tak jak sobie tutaj rzuciłem. I teraz tak, bierzecie miarkę, mierzycie od tej ściany kolankowej wymiar do tego lasera, u mnie to jest 154,5. 154,5 i dodatkowo, jak macie tutaj, majster możesz pokazać, macie zieloną linię lasera poziomu, tak? O jedną odległość mamy już znaną i teraz mierzycie sobie od punktu przecięcia skosu z laserem, mierzycie sobie ten wymiar i to jest dokładnie, zobaczcie, 109, czyli mamy wymiar 154,5 na 109. I teraz idziemy na drugą stronę, pokażę Wam jak to przenieść na drugiej stronie. Jesteśmy na drugiej stronie, ten sam manewr jest zrobiony z płytą taką tymczasową dokręconą i zobaczcie, tutaj mamy zaznaczony poziom lasera. Teoretycznie, kontrolnie możecie sobie zbadać, czy belki są w miarę w poziomie, aczkolwiek to jest nieistotne, bo jeżeli belki Wam uciekają, Wy nie możecie zrobić płaszczyzny belek, tylko po prostu wyznaczacie sobie swoją płaszczyznę. Tutaj jest około 2 mm, tak więc i tak jest w miarę spoko. I teraz tak, pierwszy wymiar, jaki musicie zaznaczyć, to jest na wysokości tego zielonego pierwszego lasera, który którym rzucacie poziom, 154,5. Ok. Bierzecie sobie drugi laser, ustawiacie sobie pion, na tej kresce, którą zaznaczyliśmy, i teraz odmierzacie, ile tam było? 109, tak? Majstry? Tak, 109. Od poziomu zielonego lasera wyznaczacie sobie wysokość 100, o, muszę ołówkiem chyba. A, dobra, przytrzymasz? Ok. Wyznaczacie sobie 109 cm i zobaczcie, mamy taki krzyż i od tych dwóch punktów bierzecie sobie traser, poziomicę, co tam macie pod ręką, strzelacie sobie linię i macie wyznaczony idealnie skos, który jest lustrzanym odbiciem tego pierwszego skosu. I od tego momentu zaczynacie robić wasz skos, czyli przyścienne, rozmierzacie sobie profile główne i poziomujecie. Poziomowanie pokażemy za chwilę. Po nakręceniu profili przyściennych musimy sobie wypoziomować skos, a w sumie go wypłaszczyznować, no bo nie będzie w poziomie, tylko będzie po prostu pod skosem, ale niemniej jednak no, musimy zachować jakąś linię, płaszczyznę. I powiem Wam tak, ja zawsze jak robiłem sufity takie podwieszane na poddaszu i skosy, robiłem to w ten sposób, że strzelałem sobie linię lasera na dole, strzelałem sobie linię na suficie, tak? Najlepiej po prostu byłoby mieć tej części zapłytowane już na gotowo, czyli ściana kolankowa i sufit. I do tych linii po prostu mocowałem sobie na wkręty sznurek, taki no, do murowania, taki sznurek budowlany, i sobie wtedy te profile ustawiałem pod sznurek. Ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj pierwszy raz będę tego używał. Zakupiłem sobie uchwyt do... To się nazywa uchwyt przyścienny do niwelatorów laserowych i to jest uchwyt firmy Geofenel. Powiem tak, podpatrzyłem go u Rogera z kanału Gips Karton i tak dalej, także jeżeli ogląda, to pozdrawiam. On wygląda w ten sposób. Są różne rodzaje tego uchwytu, różnią się generalnie tym, że to jest chyba uchwyt WH1, WH2 chyba jest tutaj ta podstawka aluminiowa, ale nie chcę skłamać. No ja mam taki, kosztowało mnie to około tam 250 zł. I sprawa wygląda w ten sposób, że przykręcacie sobie tą część na profil przyścienny pod skosem do tutaj, na tą śrubę zakładacie sobie laser i ustawiacie laser pod płaszczyznę waszego skosu. I no ciężko jest trafić na jakimś normalnym uchwycie i ten uchwyt ma takie coś, że tutaj regulujemy sobie wysokość tym pokrętłem tego uchwytu naszego lasera, a od dołu, i to mnie najbardziej ciekawi, jak to będzie działało, od dołu możemy sobie zrobić płaszczyznę względem, jeżeli tutaj sobie podkręcimy na przykład 2 mm, to na takiej płaszczyźnie u mnie na przykład tam idzie do góry, załóżmy, nie wiem, kilka centymetrów, tak? I powiem szczerze, jestem sam ciekaw, jak to będzie działało i czy to zda egzamin, ale sądząc po filmikach u Rogera, no to powinna być petarda. Zobaczymy, jak to będzie. Tak więc zapraszam Was, zamontujemy to na przyściennym i za chwilkę do Was wracam. No i dobra, słuchajcie moi drodzy, mamy już ustawiony nasz laser do skosu. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że Tak jak widzicie, jest on zaczepiony tutaj na prześcienny profil od góry. Jest mały problem, żeby to dokręcić tutaj przy belce, bo tam ciężko jest włożyć palce, tak, żeby to poprzykręcać. Ale generalnie jakoś się udało. I teraz on już jest ustawiony. Zobaczcie, tutaj mamy kreseczki, które są obniżone 4 cm od profila prześciennego, bo nasza tarcza do strzelania, tutaj akurat Bosch ma 4 cm. Tak więc o tyle żeśmy się obniżyli. I tutaj na dole macie taką samą kreseczkę. Tak, widzicie? I dodatkowo, zobaczcie, no o, powiedzmy, że powinno być. Jest. Prawie że, no milimetr jeszcze do regulacji, ale pamiętajcie, że ten profil jest troszeczkę też podgięty, a profile CD wchodzą w prześcienny, czyli one są delikatnie jeszcze wyżej. Ale umówmy się, no milimetr, nie kilometr, tak więc powinno to działać. I ten sam numer mamy zrobiony po drugiej stronie i za chwilkę tam przejdziemy, tylko chciałbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Właśnie niektórzy tutaj krytykują, że mam milion laserów, ale jak mam, to trzeba korzystać. I teraz zobaczcie, drugi laser jest postawiony tutaj, zobaczcie sobie, on jest postawiony tutaj na pierwszym profilu od ściany. Mam tu zaznaczone profile co 40 cm. Pierwszy profil jest 10 cm od ściany i w momencie, jak my będziemy wkładać profil CD, tak, i będziemy przyklejać do niego tą tarczkę, żeby sobie zrobić płaszczyznę z kosu, to ten czerwony laser wyznaczy nam oś profila. Tak więc jest to duże ułatwienie i powiem wam szczerze, że to jest pierwsza styczność z tym urządzeniem i wypoziomowanie tego urządzenia do skosu, razem tutaj z Łukaszem żeśmy to robili i powiem wam szczerze, że ile nam zajęło? 5 minut? Chyba maksymalnie, nie? Wcześniej robiłem to tak, że były jakieś sznurki rozciągane i tak dalej, ale 230 zł czy 240 polecam wam, naprawdę zdaję egzamin. Za chwilkę jeszcze przejdziemy na drugą stronę, zobaczycie sobie jak tam jest ustawione i będziemy to poziomować, pokażę wam jak to się łatwo poziomuje. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób, że po prostu nie rysowaliśmy kresek, mamy dwie tarczki, po prostu jedna była przyczepiona u góry, druga u dołu, ale zwróćcie też uwagę, że z tej strony też mamy już wyznaczone profile, tak jak z tamtej, tak? Czyli mamy już rozmierzone profile i tutaj po prostu działo się to w ten sposób, że Łukasz tutaj pilnował tarczek, ja ustawiałem z tamtej strony ten uchwyt do lasera i no i tak to wyszło, możecie sobie zobaczyć jakiś tam milimetr wahnięcia w lewo, w prawo, ale umówmy się, słuchajcie, no to jest i tak wyznaczone naprawdę zarąbiście, później przyłożymy łatę, jak będziemy to, jak już będzie po przykręceniu, zobaczycie sobie, że jest naprawdę zarąbiście i zwróćcie uwagę tutaj też na ten czerwony laser, że on też jest już na osi profila, tak samo z tej strony, czyli jak będziemy sobie po kolei poziomować profile, to będziemy mieli w osi, tak jak powiedziałem przed chwilką, nie chcę się powtarzać, ale tak to mniej więcej wygląda. I dobra, kończymy teraz, zabieram was już do poziomowania i będziemy poziomować we dwójkę, zobaczycie jak to nam fajnie szybko pójdzie, mam przynajmniej taką nadzieję. No i dobra, zobaczcie jak fajnie to wychodzi, jeżeli chodzi o poziomowanie. Zapinamy sobie naszą łyżkę, czy tam grzybek, jak kto woli, różnie na to mówią fachowcy. I teraz tak, zobaczcie tutaj, jak widać czerwony laser, tak? Mamy na środeczku profila, ustawiamy ten laser, a tą zieloną kreskę musimy ustawić tutaj na tą tarczkę. I zobaczcie, trzeba to tak mniej więcej wyłapać. O, widzicie co się dzieje? I teraz tutaj pan Łukasz kręci grzybka, no dajesz, no mów kiedy, no kręć, ok, mamy, kręcimy drugiego wkręta, no i zobaczcie co się dzieje. To jest oczywiście troszeczkę ruchome, także tu musi być luz, ale weźcie pod uwagę, że zobaczcie jak to przyspiesza pracę. Żadnych sznurków, żadnych poziomic, bierzecie sobie tarczkę, przyczepiacie na magnes i tak to wygląda. Dla mnie po prostu genialne. Dobra, słuchajcie moi drodzy, mamy już prawie konstrukcję z kosu skończoną. Mówię prawie dlatego, bo został nam do zrobienia jeszcze jeden profil. Ten profil próbowaliśmy sobie ustawiać, ale niestety mamy takiego pecha, że trafiliśmy akurat w płytki no, systemowe do tych wiązarów, tak więc no, nawet tymi wkrętami samowiertnymi nie chcę, to jakaś to jest bardzo twarda stal, nie chcę to się przewiercić i muszę kupić po prostu w hurtowni, dzisiaj po południu pojadę, kupię dłuższe grzybki i wtedy złapiemy tutaj niżej i wyżej, ale generalnie tak to wszystko wygląda, możecie sobie zobaczyć. Tutaj mamy wszystko połapane na grzybki, od razu malkontentom powiem, że będą w komentarzach tutaj nerwy, że użyłem czarnych wkrętów do przykręcenia, ale no tak akurat jest, takie miałem, to jest moja budowa, tak więc nie czepiajcie się. No i tak to wszystko wyszło i powiem wam szczerze, że to urządzenie, które widzieliście przy poziomowaniu, płaszczyznowaniu tego sufitu, mogę wam polecić z czystym sumieniem i naprawdę pierwszy dzień to robiliśmy dzisiaj i jestem mega zadowolony, naprawdę przyspiesza robotę genialnie. Skos, no to wyszedł, zobaczcie sobie, mam nadzieję, że to będzie praktycznie wyszło wszystko idealnie, tak? No wiadomo, że na tych grzybkach są jakieś delikatne ruchy, nie może to być spięte na sztywno, ale naprawdę powiem wam szczerze, że jest petarda. Wcześniej mordowałem się z jakimiś tam sznurkami, żeśmy to poziomicami, że tak powiem, płaszczyznowali. Dłużej to schodzi, jakość taka sama, ale no niestety napracować się trzeba. Ten uchwyt przyścienny naprawdę ułatwia pracę, tak więc no plus dla Rogera, że to pokazał. Co prawda jego filmiki już mają parę lat i wcześniej też widziałem ten uchwyt, ale jakoś tak zawsze nie było mi po drodze, żeby go kupić, ale go kupiłem i naprawdę nie żałuję. Tak więc tak to wygląda. Być może kiedyś pokażę wam taką oldschoolową metodę, jak będziemy robić kiedyś na poddaszu w przyszłości, jak wypoziomować to właśnie sznurkami i na poziomicę, bo też jest kilka fajnych patentów. Myślę, że nawet chyba będzie to ciekawsze niż takie poziomowanie laserem, ale naprawdę przyspiesza to robotę i tak jak widzicie, wszystko jest tak zrobione, jak być powinno. I to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli dotrwaliście do końca filmu, to napiszcie standardowo, że obejrzałem do końca. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych częściach z tego poddasza. Na razie.